Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano treść projektu nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Ma on zastąpić funkcjonujące od 2002 roku rozporządzenie w tym zakresie. Jest to druga wersja projektu, w którym zaszły zmiany po konsultacjach publicznych. Co może się zmienić na recepturze? Zapraszam. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zawartymi m.in. w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, mówi z kolei, że podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze. Przepisy jasno zatem wskazują na konieczność zapewnienia optymalnego dla leków zakresu temperatur. Tak ściśle określone warunki należy zapewnić w każdym z pomieszczeń, w których znajdują się substancje lecznicze, a więc i w pomieszczeniach recepturowych. To właśnie tam magazynuje się surowce farmaceutyczne i sporządza leki recepturowe. Przez to bezwzględnie wymagany jest w nich stały monitoring temperatury. Inspekcja farmaceutyczna zaleca, aby każda apteka miała założony zeszyt kontrolny, w którym co najmniej dwa razy dziennie odnotowywane będą pomiary temperatury i wilgotności z wszystkich pomieszczeń aptecznych oraz temperatury w lodówkach lub szafach chłodniczych. Wspomniałem, że dwa razy na dobę. Najlepiej, jeśli temperatura monitorowana jest w sposób ciągły, bo w przypadku awarii lodówki czy klimatyzacji szybko może dojść do przekroczenia dozwolonych progów. I właśnie takie zmiany w monitorowaniu temperatury planowane są w naszych aptekach. Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano treść projektu nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Ma on zastąpić funkcjonujące od 2002 roku rozporządzenie w tym zakresie. Jest to druga wersja projektu, w którym zaszły zmiany po konsultacjach publicznych. Projekt rozporządzenia doprecyzowuje sposób przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i surowców farmaceutycznych w aptekach. Zgodnie z założeniami, w pomieszczeniach, w których sporządza się leki oraz produkty lecznicze homeopatyczne, jak i w pomieszczeniach, w których przechowuje się produkty sprzedawane w aptekach, w tym wyroby medyczne czy środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, konieczne jest zapewnienie całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności oraz wyposażenia eliminującego nadmierne działanie promieni słonecznych. W urządzeniach chłodniczych konieczne jest natomiast zapewnienie wyposażenia do monitorowania temperatury. Czyli apteki muszą szykować się na kolejny wydatek – urządzenia do monitorowania i rejestracji temperatur i wilgotności w sposób ciągły. Jak wyglądają takie urządzenia? Myślę, że na potrzeby tego materiału możemy podzielić je na dwie generacje. Starsza to urządzenia, które wymienione wcześniej parametry nanoszą na rolkę papieru. Jakie są zalety takiego sprzętu? Łatwość odczytu. Otrzymujemy wykres. Na jednej osi czas, a na drugiej temperatura. Każdy pracownik apteki poradzi sobie z interpretacją takiego wykresu. Wady? Odszukanie interesującego nas okresu na papierowych rolkach i konieczność przechowywania kilogramów papieru. Nowsza generacja urządzeń to mierniki, które pomiary zapisują w postaci cyfrowej na nośnikach pamięci. Możemy je odczytać z pomocą komputera,
a najnowsze urządzenia wyniki pomiarów potrafią na bieżąco przesyłać na przykład na nasz telefon. Możemy ustawić progi temperatur, przekroczenie których wzbudzi alarm. Kierownik leżąc w łóżku i oglądając swój ulubiony serial otrzyma powiadomienie, że ktoś wyciągnął w aptece wtyczkę zasilającą lodówkę z insulinami. Wygodne, prawda? Im bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie, tym wyższy jego koszt. Z pewnością firmy, które te technologie oferują, wyjdą z bogatą ofertą dla aptek. Jedno jest pewne. Jeśli zmiany wejdą w życie, to właściciele aptek muszą szykować się na dodatkowe koszty.